Hej wszystkim, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj pierwszy raz w życiu będę robiła baked oats, czyli pieczoną owsiankę. Ja zawsze podchodziłam do tego sceptycznie, w sensie patrzyłam na nią sceptycznie, bo tak, no piecze się, wiadomo, trzeba poczekać, a ja jestem niecierpliwa, więc nie lubię czekać. Druga sprawa, że ja kocham zwykłą owsiankę i gdyby mi strasznie zasmakowała pieczona owsianka, to bałabym się, że ta zwykła owsianka przestanie mi smakować. Kolejna sprawa, ja lubię owsianki z jogurtem, z owocami. Teoretycznie baked oats, pieczoną owsiankę też można zrobić z owocami, ale na przykład już z jogurtem... Nieważne, dlatego dzisiaj pierwszy raz z Wami zrobię baked oats. Ja zrobię taką wersję chocolate chip cookies. Z kawałkami czekolady i jeszcze z... i na bazie banana, bo to jest chyba właśnie taka klasyczna, chciałam przetestować taką klasyczną oraz dodam odżywki białkowej. Znalazłam przepis, na którym się inspirowałam i właśnie tam była moja odżywka białkowa, którą akurat mam w domu, więc stwierdziłam, że jeżeli... że tego nie mogę popsuć, okej? Okay. Ja trochę zmodyfikowałam przepis i już jest moim, więc jeżeli wyjdzie przepyszna, to będzie mój przepis. Inspirowałam się tym przepisem od Ashley, chyba tak się mówi jej imię. Ja już ją kiedyś kojarzyłam z TikToka z pieczonych owsianek, ale nie tylko. Inspirowałam się ogółem możliwymi wszystkimi przepisami na pieczone owsianki. Z Instagrama zapisywałam jakieś posty, czy na TikToku. Ogółem tak trochę pomieszałam, że stworzyłam własny swój. Wiadomo, że wszystkie przepisy na baked oats są podobne, ale też się różnią na przykład smakami, więc są inne. Tak, dzisiaj się przekonam, czy pieczone owsianki są naprawdę tak bardzo dobre. Ja nie wątpię, każdy mówi, że to smakuje jak ciasto, okej, ja wiem, ja sobie to wyobrażam, że to serio może smakować jak ciasto. A, i co do spalonego nosa? Tak, swój nos spaliłam sobie spirytusem salicylowym, więc... Tylko ja jestem do tego zdolna, żeby sobie spalić nos, więc nie zwracajcie na niego uwagi do końca odcinka. Pierwszy raz w życiu będę robić baked oats i się przekonam, czy to jest serio dobre. Czy będę robić inne wersje? Nie wiem. I znalazłam taki przepis, na który będę się inspirować, ale trochę go pozmieniałam. I będzie potrzebna mąka owsiana, proszek do pieczenia, jakiś liquid. Ja akurat mam mleko, może być to mleko roślinne jak najbardziej, szczypta soli, opcjonalnie słodzidło, chociaż w każdym było, banan, ja mam takiego bardzo dojrzałego, który nawet piernął i jest mega zgnieciony z jednej strony. W tym przepisie znalazłam akurat moją odżywkę białkową i idealnie nawet o tym smaku. Jestem ciekawa, czy z tym będzie dobre, bo zazwyczaj rzeczy z odżywkami białkowymi są gorsze i siemię lniane. Troszeczkę, tak minimalnie, bo w tym przepisie jego nie ma. 40 gram mąki owsianej. Jezu, za dużo. 20 gram odżywki białkowej. Odżywkę białkową możecie zastąpić mąką owsianą. Pięć gram siemienia lnianego. Ja na razie to wszystko zblenduję, żeby to siemię lniane się... wiecie. Mam nadzieję, że to chociaż trochę je rozmieliłam, chociaż nie mam pojęcia. Dobra, ale później się tym zajmę. Proszek do pieczenia. Okej, tyle wystarczy. Nie wiem, ile tego proszku do pieczenia sypnęłam. Szczypta soli. Taka dosyć spora w sumie. Słodzik. Nie wiem, 5. Okej, i teraz banan. Szczerze powiem, nie wiem, ile mam go dać. Tam pisało, że połowa. Zaraz zobaczę w sumie. Co się stało z tym bananem? Ja to zerwę. Dałam 100 gram banana, nie wiem czy tyle, zobaczymy. Okej, teraz mleko. Okej.
Okej, przelewam. Jeszcze właśnie jak dałam tak, takie dziwne truskawki Wade. Wygląda naprawdę uroczo i trochę jak z Pinteresta. No. Okej, w środku jest. Tam gdzieś na dole jest ta czekolada. Czas spróbować tej owsianki. Będę na podłodze jadła, na tarasie, bo czemu nie? Wezmę jakiś mniejszy kawałek może. Okej. Okay. Jestem w szoku. Naprawdę odżywki białkowej ogółem nie czuć. No może tak minimalnie, ale to jest ciepłe i to jest przepyszne. Oh my god. Wezmę teraz takiego samego ciasta. Ale dobre. Naprawdę nie spodziewałam się, że to może tak smakować dobrze. Szczera opinia o baked oats. Ta owsianka jest przepyszna. Zjem ją całą. Stawię tutaj moją ocenę od 1 do 10. Byłam sceptycznie do tego, jak mówiłam, nastawiona, ale jest naprawdę boskie. Dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!